Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj będziemy kontynuować mój największy koszmar. Nie chcę w to grać. I wy to bardzo dobrze wiecie. Ale z drugiej strony nie odpuszczę sobie tej gry tak łatwo. Jej, gramy we FNAF 4! Jak super. Oj, chyba za głośną grę. O fuck, jak się grało? Policja? Tak się grało w grę. Fuck. Ja naprawdę się boję. Wy możecie mnie traktować jak debila, ja naprawdę się boję. To tak poważnie się boję. Naprawdę się boję. To jest w 100% nieudawany strach. Naprawdę, ja się tutaj bardzo boję ruszać, jakkolwiek. Naprawdę. Naprawdę się boję. Już mam odruchy, takie palce, wiecie, takie drganie. A to nie jest fajne. Bo z tego rodzą się miskliki. Słyszałem chyba coś. Dobrze coś słyszałem! Chica! Ała! Wsadziłaś mi swoje ostre zęby w dupsko. Jej! 14:20. Warto wiedzieć, żebym odcinka nie przedłużył do 47 minut. Jak z Undertale'a. Chica! Fuck, zesterałem się. Tak troszkę, przeszły mnie ciary i to tak bardzo przeszły mnie ciary. Fuck, ja nie wiem jak one działają. Like serious, bo w sumie zamknąłem drzwi i wszystko niby działało dobrze, fajnie wszystko. Może sobie troszkę podgłoszę. Usłyszałem chuchanie. Słyszałem normalnie chuchanie, więc tak jakby... Dobrze, że przymknąłem drzwi, ale tak jakby, nie wiem, za krótko? Nie wiem, co ja zrobiłem źle. Like serious. Nie wiem, co ja zrobiłem źle. Naprawdę nie wiem. Niczu nie wiem. Usłyszałem normalnie chuchanie. Nie, Foxy przyszedł. Fuck, Foxy przyszedł. No nie. Weź tego pluszaka, wsadź sobie w dupę. Fuck, wrzyć go sobie wsadź. Fuck. Aż laga dostałem. No fuck, ja mam lagi! Wsadź sobie tego pluszaka w żyć! Nie jesteś słodki, jesteś przerażający! Jeśli krzyczę, to przepraszam. Ej, naprawdę ja nie wiem, jak oni działają, like serious, bo usłyszałem chuchnięcie, przymknąłem drzwi, jak dla mnie dość długo przytrzymałem te drzwi. Zapaliłem latarką i na mnie wyskoczył. Bleh!
Czy ktoś może mi wyjaśnić, jak ta gra działa? Bo ja może w końcu mam downa i może nie chodzi o nasłuchiwanie. No kurde. Naprawdę, bo ja się gubię powoli, bo... Okej, okay, strach strachem, ale no halo. Ja chcę to przejść. Foxy nie wszedł do szafy. Dobrze, że nie nagrywam tego o północy, bo mi się bał w ogóle rozejrzeć po pokoju. Oh. I mam lagi. Ja mam lagi pojedyncze. Like serious, ja mam lagi. W sensie zapalam latarkę i dopiero po chwili się zapala. Co mnie nie napawa optymizmem. Nie mam siły. Słyszałem kogoś z prawej strony. No, no i to był lag, bo kliknąłem... Nie ma. Nie ma. Staram się to teraz tak troszkę bardziej na spokojnie rozegrać. Nie ma. Nie ma. Liczę do 3-4, żeby było w miarę dobrze. Nie ma. Dobra. Jest na razie stabilnie. Słyszałem kuchnięcie. Okej. Okay. Właśnie miałem do ciebie iść! Wiedziałem, że mi wejdziesz! Wiedziałem! Wiedziałem, że niepotrzebnie dwa razy poszedłem do Chiki. Fucking hell! Ja nie wiem... Kiedy oni chuchają, kiedy nie. Oni czasem chuchają na tyle cicho. Tak bardzo cicho, że zapalam tą latarkę, będąc pewnym, że ich tam nie ma, a tak naprawdę są. A czasem popełniam ten błąd, że ich tam tak naprawdę nie ma, a jak przymykam do drzwi, oni przybiegają wtedy. Ja się gubię. Ja naprawdę bardzo łatwo się gubię w ten sposób, bo ja w końcu nie wiem, czy ja mam te drzwi zamykać co 5 sekund i kurde, będzie lepiej, czy mam ich w ogóle nie zamykać i będzie lepiej. Tylko wtedy, kiedy jestem w 100% pewien, że ktoś może stać mi za drzwiami, no. Fuck! Teraz było ewidentne chuchnięcie. Zamknąłem, poczekałem, zapaliłem, wróciłem. Odwróciłem się do Frediaków, żeby nie było. Wróciłem się i mnie boni za rąbą. Wszedł mi do pokoju. Jeszcze chwila, ja zacznę robić z tego live, no bo serio, bo ja nie ogarniam tego, a... A nie ma sensu, żebym nagrywał odcinki, jeśli to ma w ten sposób wyglądać, że ja się męczę po prostu przez 20 minut. Muszę kończyć, 20-30 minut, muszę kończyć, bo ja mam dość tej gry i ogólnie muszę kończyć, bo odcinek fajnie było skończyć, a nie ciągnąć go tak długo. I wracam do tej gry znowu za 2-3 tygodnie, bo nie mam ochoty po prostu w to grać, bo się tego boję i nie wiem jak to przejść. I później wracamy do tego samego. Znowu 20-30-minutowy odcinek, nic nie robię, kończę i tyle. Ja chyba naprawdę zrobię z tego live'a, no bo no ludzie, no. Ja rozumiem, to jest straszne, ale ja już nie tyle boję się tego, co mnie to zaczyna powoli irytować, bo ja tego nie rozumiem, jak to przejść.
Naprawdę. To jest dziwne. Przymknąłem drzwi, wszystko fajnie, i to mi Boni przyszedł. Czasem przymykałem drzwi, to na mnie wyskakiwali. To jest naprawdę chore. Smutno mi teraz. Bo są obsrane jak, nie wiem, Foxy, przytul mnie. Tamten pluszek jest oszukany, ten nie jest. Ty nigdy nie byłeś oszukany. Tamtego pluszaka może sobie Foxy wsadzić w żyć. Wiesz? A teraz sieci mnie pilnuj. Naprawdę się zastanawiam, bo szczerze mówiąc nie mam ochoty w to grać. W sensie nie mam ochoty teraz wejść w tą grę i jeszcze raz spróbować, jeszcze jedno podejście, bo jest druga w nocy i mnie wszyscy zabijają. A ja naprawdę nie mam ochoty więcej jumpscarów dzisiaj zobaczyć niż zobaczyłem, a zobaczyłem już 3. Podziękuję. Więc wiecie. Takie są obsedane już. Like Sirius, zaczyna mnie to denerwować. Bo gram sobie, gram, wszystko fajnie, git i tyle. Wiecie co? Ja sobie odpuszczę tego FNAF 4. Ja sobie go odpuszczę na odcinki, bo naprawdę na odcinkach to nie ma dużego sensu, kiedy ja staram się to przejść, coś na mnie wyskakuje i ja nie mam ochoty już w to grać. Jak zrobię live'a i obiecam sobie, że robię live'a godzinnego albo półtora, to nie mam wyjścia i męczę tą grę przez godzinę albo półtora. Więc po prostu wyczekujcie live'a z FNAF 4. Aktualnie na kanale będzie się pojawiać Undertale, będzie się pojawiać, nie wiem, Ultimate Custom Night, czy tam Cave World Minecraft, ale FNAF'a pod względem czwórki to ja na razie zostawię w spokoju, odpocznę chwilkę od niego. Za 2, może 3 dni zrobię z tego live'a. Okej? Okay? Możemy się tak umówić? Bo naprawdę, to nie jest dobry pomysł nagrywania tego 20-30 minut, bo to nie jest dobry pomysł, po prostu. Więc wiecie. Dobra, to by było chyba na tyle. Dałem takie jeszcze szybkie info. Wiem, odcinek ma 10 czy 15 minut, wiem. Wiem. Jak ma 20, to będę szczęśliwy, naprawdę. Ale, no przepraszam was, ale tak jakby to nie ma sensu, że ja gram w to i nie mogę tego przejść. Może podczas live'a ktoś mi podpowie, co ja robię źle, na bieżąco będzie mi podpowiadał, może szybciej to przejdę w ten sposób. Ale tak to nie ma sensu, więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach, live'ach i filmach. Materiały i filmy to samo, never mind. Ale do zobaczenia i cześć!